Witajcie kochane kwadraciki. Dzisiaj mamy dla Was propozycję rysunku przedmiotu. Będzie nam to potrzebne w rysunku martwych natur, w rozumieniu przedmiotu jako takiego osobno i w kontekście z innymi przedmiotami. Pokrótce powiem Wam, czego użyłam. Żeby przyspieszyć kreskę i żeby rysunki były bardzo wyraziste, użyłam normalnego długopisu żelowego, który daje mi bardzo fajną, szybką kreskę. Moim oparciem jest dla tej zgrabnej dłoni tutaj ta poduszeczka, też taka specjalnie wypracowana przez lata. Dzięki temu, zobaczcie, mam bardzo szybką kreskę. Parę osób już było świadkiem, jak zachęcałam Was do tego, żeby sobie robić ćwiczenia. Przed telewizorem nawet, to nie musi być świadomie. Zaczynamy tu, kończymy tu, zaczynamy tu. Zobaczcie, to jest mega szybka kreska. Ona jest nam potrzebna do rysunku przedmiotu. Drugie ćwiczenie, to ćwiczenie, gdzie stawiamy punkt, drugi punkt i staramy się dojechać kreską od punktu do punktu, od punktu do punktu. Chodzi o to, żeby umiejętnie stawiać sobie proste i żeby umiejętnie stawiać sobie kierunki. Następne ćwiczenie, które nam bardzo pomoże w rysowaniu przedmiotu, to elipsy. Na swobodnej rączce ja też cały czas używam sobie tego jako stabilizatora. Mogę rysować kółka, mogę rysować elipsy. I zobaczcie, jak ja to rysuję, to też nie zatrzymuję się na jednej. No nie wiem, czy trafiłam. I próbuję nadać temu ruchowi powtarzalność w punkt. To znaczy, że nie zrobię tak, 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 tak. Tu musimy ćwiczyć koordynację tego ruchu. Drugie narzędzie, którego użyłam, taki magiczny długopis, to jest długopis, który daje delikatny ślad, delikatniejszy ślad, ale ma magiczną gumkę. Jak się gdzieś pomylę albo narysuję szkło, będę mogła zrobić, jakby zetrzeć część, żebyście mieli wrażenie, że mamy do czynienia ze szkłem. Przybliżę Wam przedmioty, nad którymi pracowaliśmy. O co chodzi w tym rysunku? Istotną rzeczą, chyba jedną z najistotniejszych, jest ustalić sobie kierunek przedmiotu. Ten przedmiot stał przede mną na wprost. To, co zaznaczam na czerwono, to formalnie jest kierunek. Wszystkie przedmioty, które będziemy sobie rozpatrywać, mają swój kierunek. Jeśli sobie wyznaczymy taką oś środkową, to będzie ona nam pomagała rozumieć wszystkie inne zjawiska w tym przedmiocie. Następną rzeczą to jest wyznaczyć sobie poziomy, gdzie ten przedmiot zmienia swój charakter. I ja sobie mogę te poziomy wyznaczyć w osi jakby przebiegającej, przecinającej nam ten kierunek. Zobaczcie, jak ja sobie ustalę te wszystkie poziomy, to ja sobie mogę ustalić moje elipsy. Istotne jest to, żeby, tutaj widzę, że się troszkę pomyliłam, żeby troszkę się pilnować w rysunku przedmiotu, to znaczy ten kierunek pomoże nam oszacować, czy ten odcinek jest tożsamy z tym odcinkiem. To powoduje, że większość z tych przedmiotów, które narysujemy, jest szansa, że nam się po prostu nie poprzewracają. Generalnie też istotna bardzo informacja to taka, że zaczynamy od ogółu do szczegółu, od ogółu do szczegółu. To potem zaznaczamy sobie tylko te linie, które powodują, że widzimy ten przedmiot z przodu. Jakby dociążamy sobie wszystkie elementy. O, na wszystkim możemy zaznaczać elipsy. To jest tak zwany rysunek szkieletowy. Potem nakładamy walor i ustalamy sobie jakby ciężary. I też istotna sprawa, o której chciałam Wam powiedzieć, to to, że jak sobie walorujemy dany przedmiot, spróbujmy popatrzeć na niego tak, jakbyśmy rysowali modela. To znaczy, że po formie. Jeśli przedmiot widzę jakby, że on się ten światłodzień układa wzdłużnie, to pociągnijmy go wzdłużnie. Następny przedmiot, czyli zszywacz. Dlaczego użyłam takich, a nie innych przedmiotów?
Dlatego, że chcę, żebyście rysowali przedmioty codziennego użytku. Żeby nie były za bardzo udziwnione, bo jeśli wyjdziemy od prostej bryły, tym łatwiej będzie nam zrozumieć jakby całą zasadę. I znów ustaliłam sobie, zaczęłam od tego, żeby być konsekwentnym, że ustalamy sobie kierunek, prawda? Następnie ustaliłam sobie ogólną bryłę. Zobaczcie, tutaj dokładnie jeszcze tego tak bardzo nie widać, bo to jest mały przedmiot, ale w przyszłości będziemy bardzo o to dbać, żebyśmy zachowali perspektywę dwóch zbiegów. To znaczy, że te odcinki gdzieś w przestrzeni iluzorycznie będą się chciały zbiec, a te odcinki będą się chciały zbiec jakby daleko, daleko w tym punkcie. W związku z tym zawsze jakby ten bliższy nam odcinek będzie dłuższy niż ten odrobinę oddalony, czy nawet bardzo oddalony. To samo tyczy się tych wszystkich odcinków. O, i zobaczmy. W związku z tym wycięłam sobie jakby z tej bryły przedmiot. Gdybyśmy go tak chcieli zrozumieć po formie, my możemy wejść bardziej w szczegół i możemy sobie jakby ten szczegół porzucić. Istotne jest, żeby zrozumieć, że tutaj znów pokutuje nam myślenie od ogółu do szczegółu. Zobaczcie, cały przedmiot mam czarny. Ja się nie zdecydowałam, żeby go zaszrafować całego na czarno. Dlatego, że zdecydowałam się bardziej, żeby pokazać, że mam taki punkt, gdzie jest bardzo czarno, czyli jakby pod tym srebrnym punktem zszycia. I mam trzy wątki światła, czyli światło pada z góry. Tą przestrzeń sobie najbardziej zostawiłam odświetloną i tutaj dałam troszkę odpór temu samemu, takiemu podejściu, takiemu myśleniu. W związku z tym jeszcze dwie płaszczyzny będziemy mieli oświetlone trochę w inny sposób. Ta płaszczyzna dla mnie łapie jakby najwięcej cienia i ja sobie ją zaszrafowałam takim śladem, a ta płaszczyzna łapie pośrednio cień, czyli ta by miała powiedzmy taki ślad. Dzięki temu, że ja sobie to troszkę uporządkuję też na rysunku, to nie dość, że uzyskuję światło cień, to znaczy uzyskuję wypukłości i głębokości śladu, to jeszcze ten przedmiot zyskuje cechy przestrzenności, to znaczy wysuwamy go z płaszczyzny kartki, która jest dwupłaszczyznowa. Kolejny przedmiot, butelka. Butelka, bardzo fajny przedmiot. Troszkę przeskalowałam może, ale zobaczcie. Znów narysowałam sobie pion, czyli kierunek. I zobaczcie, też możemy zrobić to samo. Wszystkie elementy, wszystkie, tu gdzie mi się te brzuszki kończą, gdzie mi się zaczyna ten brzuszek, tu gdzie mi się te przelotki zaczynają, o. Tu możemy sobie nawet takie kółeczka jakieś porysować, żeby nam było łatwiej. Tu możemy sobie takie kółeczka porysować. Wszędzie możemy sobie zrobić nasze elipsy. Bo jak mamy przedmiot szklany i narysujemy sobie te elipsy, to potem światło dzień idzie nam dokładnie jakby po tych wątkach, które sobie zaznaczymy, a które trochę widać szkieletowo, które nam tam przyświecają, prawda? Jak mamy takie wybrzuszenia, zachęcam Was, możemy sobie porobić takie, wręcz takie ujęcia, ale też ze świadomością, żeby ten odcinek był tożsamy z tym odcinkiem. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy to dobrze narysowaliśmy, czy źle, ja piszę w ten sposób. Dokładnie tak. Czyli mam taki charakter, że pochylam literki. I gdybym sobie na przykład tych kierunków nie ustawiała, to większość przedmiotów, które rysuję, one byłyby delikatnie wypuszczone w prawą stronę. Żeby zobaczyć, czy ja się tutaj na przykład nie pomyliłam, polecam Wam przewrócić sobie rysunek do góry nogami. To już pokazuje, o zobaczcie.
to było niezamierzone, a pokazuje, że mój przedmiot jest trochę przewrócony. Znaczy, jeśli ja sobie zmienię perspektywę popatrzenia, to to od razu mi pokazuje wszystkie moje błędy. Przewracam tak. Możemy to zrobić z dużym rysunkiem, możemy sobie przekręcać deskę naokoło. Jest to zabieg, który Wam bardzo polecam. Ostatni przedmiot, taki wybrałam trudniejszy troszkę. Postawiłam go trochę w nieoczywistym układzie, tak do końca dla mnie. I znów zaczynamy od rysunku kierunku. Zobaczcie. Ale tu już nie będzie tak prosto, dlatego że on jest nieregularny, prawda? On nie będzie miał, on owszem, jakby może tu będzie miał podobne odległości, ale jest na 3/4. Widzę go niezupełnie na wprost i widzę takie elementy, które mi się gdzieś będą wybrzuszać i podnosić. Tu nam powtarza się taka historia, gdzie mamy źródło światła z góry, gdzie mamy punkty światła najbardziej ciemne, zaznaczę sobie, i gdzie mamy punkty świetlne, które są na jedną kratkę, prawda? W związku z tym postanowiłam Wam na tym rysunku bardzo wyraźnie to zaznaczyć. Czyli wszystkie elementy, które są położone jakby na tej płaszczyźnie, na tej przestrzeni, one są po prostu ciemniejsze, co też prowokuje nas, żeby to widzieć w trójwymiarze, a nie w dwu. A żeby to jeszcze lepiej zobaczyć, dodałam efekt cienia pod przedmiotem. Ten efekt jest nam bardzo potrzebny, jeśli chodzi o rysunek przedmiotu, ale też jeśli chodzi o malarstwo. Wszystkie przedmioty, które są na czymś położone, spoczywają na tkaninie albo na płaskim stole, na desce, one wchodzą w reakcję. Jakby światło powoduje, że ten przedmiot rzuca cień. I jeśli uwzględnimy ten punkt, tutaj tego mocnego osadzenia, i założymy światłocień, to tym bardziej jakby uzyskamy trójwymiar tej historii, tego rysunku. Codziennie szkic, polecam Wam, może być flamastrem, rysowany szkic, może być naprawdę zwykłym długopisem takim, który daje szybką kreskę na normalnym papierze, nie nadzwyczajnym. Rysujmy jak najczęściej i rysujmy, akurat to jest format A4. To jest taki format, który możecie sobie wziąć, nie wiem, papier od drukarki i który nam daje taki ruch, zobaczcie, no w mojej wspaniałej budowie ciała to praktycznie mam zakres na połowę koła, na ćwierć koła, prawda? Czyli od łokcia bezpieczny. To nie jest A3, gdzie już trzeba angażować więcej ramienia, ale tu możemy sobie naprawdę bardzo fajnie ćwiczyć szybką kreskę. Dziękuję Wam za uwagę, miłego dnia i zachęcam Was do oglądania naszych filmów. Może postarajcie się obejrzeć raz, dwa albo trzy, żeby sobie tą wiedzę utrwalić i żebyśmy mogli z miłą chęcią sobie tą wiedzę ugruntowywać na naszych zajęciach w pracowni.